Zupełnie inaczej sytuację epidemiologiczną ocenił suwalski samorząd. Dzisiaj, po kilku tygodniach ograniczeń, ratusz na dobre otworzył drzwi dla petentów. Od momentu, gdy w Suwałkach 11 kwietnia wykryto pierwszy przypadek tak zwanego koronawirusa, w naszym mieście nie doszło do żadnego więcej przypadku tej choroby. Widzimy, że wszelkiego rodzaju różne obiekty otwierają się, hale sportowe, boiska, żłobki, przedszkola, restauracje, kawiarnie itd. Zatem również i prezydent Suwałk podjął decyzję, że otwieramy Urząd Miejski w Suwałkach dla interesantów i od środy, od 20 maja mieszkańcy Suwałk mogą przyjść do urzędu i załatwić swoje sprawy, swoje wnioski osobiście. Oczywiście dostęp do pracowników magistratu obwarowany jest kilkoma warunkami, głównie sanitarnymi. Oczywiście wprowadziliśmy pewnego rodzaju obostrzenia sanitarne, jak dezynfekcja rąk, jak konieczność noszenia maseczek czy też innych zakryć twarzy, jak obsługiwanie tylko i wyłącznie jednej osoby w jednym pokoju. Urzędnicy obsługujący interesantów również otrzymali środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice czy rękawiczki. W ratuszu obowiązuje także dystans społeczny. Można do obiektu wejść tylko od strony ulicy Mickiewicza. Oczywiście nadal w holu głównym możliwe będzie pozostawienie korespondencji w ustawionej tam skrzynce, a ci, którzy nie muszą spraw załatwiać przez osobisty kontakt z pracownikiem, nadal mogą komunikować się z urzędem telefonicznie lub mailowo.